Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościniem Zielonego Podcastu są Sofie Pek, współautorka badania Debiutanci 23. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I Zulejka Nowicka, aktywistka z Inicjatywy Wschód. Witaj. Cześć. Ten podcast powstał we współpracy z autorami badania Debiutanci 23 i narzędzia Kompas Młodych. I właśnie o nim za chwilę porozmawiamy. Ale na początku duża prośba do wszystkich słuchaczek i słuchaczy. To jest super ważna rzecz. Można powiedzieć zajebiście ważna rzecz. Iść w niedzielę na wybory. To jest super ważne. W tym miesiącu najważniejsze, w tym kwartale chyba najważniejsze. Czy w tym roku? Myślę, że może też, tak. Można, <grym> można sobie z, na przykład pójść z koleżanką, z sąsiadką albo z sąsiadem i, i potem zrobić coś miłego też dla siebie, pójść na lody albo do parku, albo do restauracji i uczcić ten moment. <grym> No, bo dużo ludzi sobie narzeka i dużo ludzi mówi, a to nieważne na kogo zagłosuję, jedni i drudzy tacy sami, to niech inni zagłosują, ja to już nie mam do tego siły, to i tak się nic nie zmieni w tym kraju, to już to zostawię. No nie można mieć takiego podejścia. Trzeba iść na wybory, kropkę. Tak. To, co mi się wydaje, to że ciężko to mówić o obowiązku, bo obowiązków mamy na co dzień jakby mega dużo, ile już można mieć tych obowiązków i, i często weekend to jest taki moment, że coś dla siebie, e, więc też można o tych wyborach właśnie w ten sposób mówić, że to jest coś dla nas, to nie jest obowiązek. To jest nasz wybór. I e, to, co mi się wydaje, że jest mega ważne, to jeszcze niedawno świętowaliśmy 100 lat praw kobiet w Polsce e, i to nie jest tak, że... One też miały wtedy, o, na pewno wszystko się zmieni, będzie już tak ekstra. Tylko też było, kurczę, no jest beznadziejnie i zawsze już będzie beznadziejnie. A jednak jesteśmy 100 lat później i sytuacja wygląda inaczej. I to są te małe kroki i może nie widzimy tej nadziei, ale my jako Inicjatywa Wschód też dajemy tą nadzieję i mówimy ok, zagłosujecie na ludzi, oni mają jakiś program i my będziemy ich rozliczać, my będziemy ich pytać hej, co z tymi postulatami? Więc w tym sensie nie jesteśmy w tym sami, jesteśmy jako społeczeństwo razem yy, i ten, to, ten głos jest tylko jakby kropla w morzu, ale to jesteśmy wszyscy w tym razem i nie jesteśmy sami i też jeżeli... Yy, jeżeli wiecie, podejrzewacie, ktoś może nie będzie głosował, to po prostu pogadajcie. Nie mówcie, iść na wybory, tylko pogadajcie, Jezu, to jest ciężki. Ja też lubiłam ten latarnik, nie latarnik i kurczę, ciężko się w tym połapać. Te narzędzia są, ale one nie są ekstra. Dzisiaj przed chwilą wpisałam, okej, okay, jacy są kandydaci z Lewicy w Warszawie? O matko! Jakby to nie jest tak, że ja dostaję z wynik i wiem, na kogo głosować, jaki mam wybór. Ja muszę w tą stronkę, w tamtą stronkę wejść, potem wchodzę na ten, jak to się mam prawo wiedzieć? To się nazywa. Tam są jakieś filtry, na komórce tego się nie da odpalić, to jest beznadziejne. Znaczy, tak naprawdę, że tak internetowo. Ciężko się dowiedzieć. Najlepiej z kimś pogadać i wtedy się dowiemy na kogo. I jeszcze ostatnia rzecz. Gadałam wczoraj z czatem. Czat w ogóle ci nie pomoże, bo 2021 i on nie jest up to date. Także najlepszy ten przyjaciel, który powinien być taki szybki, też, też, też nie dał rady, więc przyjaciel prawdziwy, żywy to jest ten, to, to kto ci może pomóc. Właśnie to też jest ciekawe, że z naszego badania debiutanci 23 wynika, że 8 na 10 debiutantów, czyli osób w wieku 18-21 lat jest pofrustrowanych polityką, uważają, że jakby ich głos nie ma znaczenia, politycy nie będą i tak rozliczeni z tego, co teraz obiecują i że to nie ma sensu, a najchętniej to po prostu wszyscy zostawcie mnie w spokoju. I Debiutanci 23 to jest jeszcze ta grupa osób, które nigdy nie głosowały, bo mają od tak. 18 do 23 lat. To jest półtora miliona potencjalnych wyborców. No i specjalnie dla nich, bo tu już się pojawił temat narzędzi. Tych narzędzi jest tak naprawdę dużo, żeby zobaczyć, jak poglądy naszych partii, jak poglądy nasze własne pokrywają się z przekonaniami partii politycznych czy z programami partii politycznych. I powstało nowe narzędzie, właśnie dla debiutantów, ale nie tylko, które jest mega skupione na klimacie i to jest super. I nazywa się Kompas Młodych. Może za chwilę sobie ten kompas też odpalimy. Możemy do tego czata też później jeszcze przejść, mm -hmm. bo to jest ciekawe. Ja lubię tam czasem zaglądać. No, czat rzeczywiście ma problem z odpowiedziami na niektóre pytania, ale może coś tam wyłuskamy. Ale najpierw porozmawiamy o kompasie. On jest super, bo jest dość krótki. I ma super ważne, na początku klimatyczne, a potem światopoglądowe pytanie. Skąd w ogóle pomysł, żeby to narzędzie stworzyć? To jest taki efekt waszego badania debiutanci, że do, pomyśleliście sobie, zdiagnozowaliście, że okej, okay, jest dużo młodych wyborców, oni mogą nie wiedzieć, albo nawet nie wiedzą, na kogo głosować, trzeba im pomóc? Czy, czy jaka myśl przyświecała? Jak w ogóle zaczęliśmy badanie, chcieliśmy sprawdzić, na ile ten hmm, temat środowiska... I temat ekologii przebija się raz do kampanii wyborczej i jest jakby omawiany w debacie publicznej. A dwa, że na ile młodzi wyborcy podejmując swoją decyzję, na kogo będą głosowali, biorą pod uwagę te tematy środowiskowe. I stąd powstało pomysł na badanie. Jest mnóstwo badań społecznych, aczkolwiek nikt nie bierze pod uwagę tą najmłodszą grupę. Zwykle te badania skupiają się na 18-35 lat, a tutaj. Bierzemy pod uwagę tylko roczniki, które będą mogły w pierwszy raz w tym roku zagłosować. I potem na podstawie badania wyciągnęliśmy wnioski, zobaczyliśmy, co jest najważniejsze dla tych najmłodszych wyborców i stworzyliśmy narzędzie, które ma im ułatwić podjęcie decyzji, na którą partię zagłosować. No i powstał kompas młodych. To może odpalmy go. Kompas młodych.pl już sobie wpisałem. No i mamy tak, za chwilę przeczytasz 16 stwierdzeń dotyczących spraw istotnych dla młodych wyborców. Rozpoczynamy test. Pierwsze pytanie kategoria transport. Kurczę, trochę jeszcze czuję, jakbyśmy grali w jakąś grę. Co? Należy więcej inwestować w transport publiczny. Poprzez m.in. rozbudowę i modernizację infrastruktury szynowej kolej, niż w infrastrukturę drogową nowe autostrady. No i mamy tutaj, możemy sobie kliknąć wyjaśnienie tego tematu, no i odpowiedzieć zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania. Transport, ja zgadzam się i idziemy do drugiego pytania z kategorii transport. W każdej gminie powinien kursować codziennie i regularnie publiczny autobus. No i znów mogę kliknąć zgadzam się i trzecie pytanie z transportu, nie wiem czy nie ostatnie. Należy zastąpić pojazdy napędzane dieslem i benzyną pojazdami elektrycznymi, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. I... O ile wydaje mi się, że, przecież w sumie nie wiem, bo w naszej zielonej bańce to są wszystko oczywiste rzeczy, prawda? Jak się mówi, że o, powinno się bardziej inwestować w kolej, powinno być więcej transportu publicznego. No, elektryki pewnie gdzieś tam dla niektórych ludzi kontrowersyjne, bo też takie mainstreamowe media się skupiają, na przykład, nie wiem, że tu komuś się bateria w samochodzie elektrycznym zapali, a tu coś innego się wydarzy, ale. Tak mi się wydaje, że to są sprawy dla tego najmłodszego pokolenia już oczywiste, czy z waszego badania to by nie wynikło. I chciałam jeszcze dodać a propos kompasów, że to 16 pytań to są tematy, które są ważne dla młodych, mhm. więc tam w zasadzie nie dotykamy tak mocno gospodarki, są to faktycznie tematy środowiskowe i ekologiczne plus kilka społecznych. I na te pytania odpowiedziała każda partia za wyjątkiem PiSu u Dodali swoje też komentarze, i my mamy zamiar po wyborach rozliczać ich z tego, co oni tam nam zaproponowali. Ale też w wynikach PIS można zobaczyć. Tak, tak, dlatego, że na podstawie programu partii oraz wypowiedzi polityków spisu dodaliśmy własne odpowiedzi i jest to zaznaczone na początku rozwiązywania tego quizu. Czyli transport dla nas chyba rzecz oczywista. Myślę, że dla starszego pokolenia e, może trochę mniej, bo jednak wtedy ten indywidualizm, posiadanie własnego samochodu, e, to marzenie, żeby pojechać autostradą gdzieś, było dużo większe niż dla dzisiejszego pokolenia, żeby po prostu wsiąść wygodnie w pociąg i gdzieś dojechać. Myślę, że to też chodzi o taką codzienność. Tak? Jestem młodą osobą, mieszkam w miejscu, które nie jest dostępne, chcę pojechać na imprezy, chcę pojechać do szkoły, chcę pojechać na tego w chcę mu wrócić do domu e, w bezpieczny sposób, tak? Więc to jest e, no naprawdę kwestia życia codziennego. Ten transport. To jest y, ciekawy temat. W ogóle jak sprawić, żeby młode pokolenie nie chciało wsiadać do aut. E, dlatego, że na wsi faktycznie ten samochód się przydaje, jest związany trochę ze statusem. E, ja to absolutnie rozumiem, bo osoby na wsi muszą wstać na przykład o 5 rano, żeby na 8 dojechać do szkoły. Jest to dla nich ważny temat. Aczkolwiek w mieście, jak jest transport publiczny, jest y, ten mikro sharing. Ogólnie panki, samochody, inne rzeczy, które można po prostu wynająć na minuty. Wtedy posiadanie własnego auta trochę nie ma sensu, dlatego że koszt eksploatacji jakiegoś garażu, gdzie trzeba to auto trzymać, często przewyższa jakby potrzebę, w pewnym sensie przewyższa koszt przewyższa korzyść. Korzyść, <noise> może tak, o, koszt przewyższa korzyść posiadania auta. Mm -hmm. Tak? No posiadanie samochodu też staje się po prostu coraz droższe. To, to, to inna rzecz. No i dobrze, w, żeby w centrach miast było jednak mniej samochodów, a więcej miejsca dla rowerzystów, więcej zieleni i węższe drogi. Lecimy w kolejną kategorię. Energetyka. Należy przyspieszyć rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, wiatraki fotowoltaika oraz modernizacji sieci energetycznej. To wiem, co odpowiedzieć. No i kolejne. Należy znacznie ograniczyć import paliw kopalnych. Węgiel, gaz, ropa z zagranicy. Też się zgadzam i to w zasadzie temat Energetyczne wyczerpuje. No, pewnie niektórzy mogliby tu jeszcze dodać temat elektrowni atomowej, ale widzę, że, że go nie ma. To jest zbyt kontrowersyjny, czy jest mniej interesujący? Myślę, że on tak bardzo nie wybrzmiał w naszym badaniu. Mm -hmm. Po prostu jakby energia atomowa, ale tutaj Zulejka może powiedzieć więcej na ten temat, ponieważ wschód skupia się głównie na transformacji energetycznej. Tak, chociaż wydaje mi się, że w ogóle. To, co tak warto sobie przypomnieć, że jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, w ogóle temat energetyki nie był w debacie publicznej obecny. Więc w ogóle dla osób w ogóle młodych, wydaje mi się, że to jest trudny temat, ciężko zrozumiał. On jest bardzo skomplikowany, ma wiele elementów. Także ja akurat się cieszę, że tu go nie ma, bo jak rozwiązywałam wiele innych latarników, znaczy nie ma ich aż tylu. O, jest bardzo dużo latarników. Ale jest du tak dużo, ale. To, co mnie przeraża w tych pytaniach, to jest tak, że nagle y, pytają mnie o wszystko. Mhm. I jeszcze pytają w taki sposób, y, a propos ostatnich afer bym powiedziała. Mhm. I nagle ja, rozwiązując to badanie, mam poczucie o kurczaki blade, nie znam się na wszystkim. I mam takie, a to może jednak ja nie płynam głosować, bo nie mam zdania. Yy, więc ja bym się ograniczyła do tego, na czym my się znamy, co jest nam bliskie, a nie że teraz po prostu to jest taki kurs w ogóle z wiedzy, trochę mam wrażenie. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobre. My się na wszystkim nie musimy znać, ale znamy się na życiu codziennym, i to są pytania o życie codzienne i to jest super. Złekę te twoje kurczaki blade. Super. Eee, lecimy w kolejną kategorię. Edukacja. Szkoły powinny w sposób kompleksowy i rzetelny przekazywać wiedzę i kształtować postawy w zakresie ekologii, i jakości powietrza i zmian klimatu. No, tak. Tak powinno po prostu być. No, tr 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 trudno się nie zgodzić. No i kolejna rzecz, już mniej związana z klimatem, a bardziej z ustrojem i tego, jak powinno być zorganizowane nasze, nasze państwo i kto powinien mieć na co wpływ, ale też z kategorii edukacja. Rodzice powinni mieć większy wpływ na program nauczania w polskich. W szkołach. No bo dzisiaj rzeczywiście mamy dość niefortunną sytuację polityczną i niefortunną osobę, która rządzi resortem edukacji. To chodźmy do kolejnej kategorii: sąsiedztwo. Ulice w miastach powinny być zwężane na rzecz chodników i ścieżek rowerowych. To już w sumie o tym trochę powiedzieliśmy. Ja się zgadzam. No i kolejne pytanie z kategorii sąsiedztwo. Należy dbać o stare drzewa i sadzić nowe oraz tworzyć nowe tereny zielone dostępne dla mieszkańców. Można by pomyśleć, że to jest rzecz całkowicie oczywista, ale patrząc na rewitalizację niektórych miast w Polsce jeszcze parę lat temu i nawet jeszcze w zeszłym roku, to te projekty zielone gdzieś tam zwykle przegrywały z betonozą. Tak, i to, co myślę, że warto zaznaczyć w miastach takich jak Warszawa, że okej, okay, z jednej strony wiemy to, to się wydarza, nie ma tego klasycznego zdjęcia z rynku małego miasta, ale deweloperka ma się bardzo dobrze. I tu na przykład ktoś sobie kupuje mieszkanie za miliony monet. Ale potem ta trawka to tylko była na tej wizualizacji, ale jej już nie będzie na co dzień. Więc wydaje mi się, że to jest wciąż bardzo aktualne, bardzo prawdziwe. I tak samo to, co mi się bardzo podoba w tym pytaniu, czyli zostawmy te stare drzewa, bo ciągle zdarzają się wycinki. Tak, tutaj też jest ważny taki temat, który nawiązuje też poniekąd do szkół, że nasze pokolenie było wychowywane, już jakby z tą uwagą na środowisko, na ekologię. My się uczyliśmy już w przedszkolu, że trzeba segregować śmieci, że nie można wyrzucać odpadów do lasu. O samym kryzysie klimatycznym słyszeliśmy naprawdę od urodzenia o tym, że Ziemia się ociepla, i wiele osób jakby wie, i jest to dla nich ważny temat. I bierze pod uwagę te wątki środowiskowe. Na przykład ponad połowa naszych badanych stwierdziła, że chce mieć zielone osiedle, mieszkać na zielonym osiedlu. Wydaje mi się, że to jest też związane trochę z takim kojarzony z wysokim standardem życia, że mam czyste powietrze, oddycham czystym powietrzem, że mam parki, place zabaw i nie jeździmy, po prostu nie mam autostrady pod domem. A z drugiej strony nie każdy jest gretą Thunberg. I nie każdy jest gotowy poświęcić całe swoje życie tematom i problemom środowiskowym. Eee, tak, eee, ale na wybory może iść każdy. Eee, ile ma, 18 lat i dowód osobisty albo paszport. Eee, kolejna kategoria, jesteśmy już za połową. Super mm -hmm. szybko tam to idzie, a jeszcze mamy czas, żeby sobie omówić te pytania, więc to naprawdę eee, ekspres. Eee, kategoria środowisko. Należy w znacznym stopniu ograniczyć wycinkę starych i cennych przyrodniczo lasów w Polsce, szczególnie te związane z eksportem drewna. Szok, że w 2023 roku w ogóle musimy o tym rozmawiać. I to, że instytucja taka jak Lasy Państwowe upolityczniona na maksa Prowadzi taką gospodarkę, jaką prowadzi, to że w ogóle lasy to jest skarbonka cały czas tak traktowana. E, też lubimy palić drewnem cały czas, palić biomasą. No, szoker. I kolejne pytanie z kategorii Może tutaj dodajmy też to, że w Polsce od 21 lat nie powstał żaden nowy park narodowy, i w szkole można się dowiedzieć, że mam tak dużo tych parków narodowych, ale. Porównując powierzchnię parków narodowych w Polsce a za granicą, to jest to bardzo mało. I jeszcze, jak dodajemy, że jeszcze robimy tą wycinkę, no to jest oburzające. I tak jak mówisz, to w ogóle nie powinien być temat, ale niestety jest. I to jest jaka dzisiaj sprowadzona polityka przez nasze państwa. E, no tak, i drugie pytanie z kategorii środowisko. Należy tworzyć zielone strefy buforowe wokół placówek szkolno-opiekuńczych w celu ochrony dzieci i młodzieży przed smogiem i spalinami z samochodów. Też super. Ważny temat. Um... Tutaj można dodać, że powstaje teraz wiele nowych inicjatyw, jak trochę zazielenić miasto i jak mm. sprawić, żeby było do życia. Jedną z takich inicjatyw są właśnie ulice szkolne, czyli przestrzeń, która jest jakby wygradzana um, albo zamykana rano i po południu, kiedy dzieci są dowożone i odwożone ze szkoły, żeby po prostu dać tym dzieciom przestrzeń na zabawę. Tak samo 15-minutowe miasta, taki koncept, gdzie. Każdy może dojechać w przeciągu 15 minut transportem publicznym rowerem, lub rowerem do każdego jakby potrzebnego i ważnego miejsca w mieście, lub strefy czystego transportu, gdzie pewne obszary miast są zamykane dla aut niespełniających norm. Po to, żeby po prostu poprawić jakość powietrza w mieście. No, a ja czasami mi się zdarzy tutaj rozmawiać, bo mieszkam wśród miasta Warszawy. Rozmawia, zdarzy mi się rozmawiać z sąsiadami, którzy jak widzą, kolejną inwestycję polegającą na zwężeniu ulicy i na zmniejszeniu liczby miejsc parkingowych to jest afera. Oczywiście, proste, mhm. potem pod domem i słyszę, a gdzie ja mam parkować mhm. swój samochód? Znowu mi tutaj czaskowski. No, bo Warszawa, mhm. znowu mi czaskowski bierze te miejsca parkingowe. Jak żyć w tym mieście nie da się. Ja mówię, zawsze, no, ale słuchaj, patrz. Metro się rozrasta, transport publiczny naprawdę działa świetnie, ścieżki rowerowe. Hmm, hmm. Zależy, jakie mamy tak, jak i do czego porównujemy. No, jeżeli porównujemy do tego, co było 20 lat temu, to jest ekstra. Jeżeli tak. porównujemy do tego, co jest y, 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 za tak zwaną granicą, no to różnie, e, ale da się jeździć na rowerze. E, myślę, że jeszcze parę zmian w samych przepisach by się przydało, bo zdarzyło mi się być zatrzymanym przez policję za to, że nie wiem, wjeżdżam gdzieś na jezdnię, gdzie, skąd nie powinienem wjeżdżać, no ale nie ma wjazdu na tę jezdnię tak. z innego miejsca. No nie wiem, ten rower ma się tam po prostu pojawić i ty, 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 ty na nim i po prostu zacząć jechać. A potem to... zniknąć. I potem na koniec zniknąć, jak, się, jak, jak chcesz zjechać. No, są takie małe absurdy cały czas. Chociaż są też pozytywne zmiany, na przykład to, że pieści mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych to w ogóle. To w ogóle ogromna, ogromna zmiana. No dobra, kolejna kategoria, super ciekawa, są jednak tutaj te wątki gospodarcze. Kategoria bezpieczeństwo ekonomiczne należy skrócić tygodniowy czas pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Jak ktoś się interesuje tym, jak to wygląda w krajach zachodnich, to nie jest to, jakieś, nie jest to jakieś super rewolucyjne stwierdzenie. Są kraje, gdzie tydzień pracy jest krótszy, na przykład Francja, 35-godzinny. Są też kraje, gdzie jeżeli nawet tydzień pracy jest pięciodniowy, to są takie przyjęte normy, że można pracować na 4-5 etatu i też się z tego spokojnie utrzymać i ten dodatkowy dzień mieć dla siebie. I część załogi pracuje poniedziałek, czwartek, druga część załogi w Wtorek piątek. Rozmawiałem z jedną polityczką niedawno na ten temat, na temat skrócenia tygodnia czasu pracy no, była to polityczka opozycji, oczywiście, bo z, <laughs> tak, się, tak się złożyło, no i ona powiedziała, że nie. W życiu, w Polsce coś takiego nigdy. Nie ma na to miejsca i już po tym rządzie to w ogóle nie będzie nas na to stać. No to jest ciekawe, że to jest tak trudne do, 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 do przyjęcia jako postulat. To jest inne pokolenie, to jest inne myślenie. Dla mnie to jest konieczność. Znaczy, ja próbowałam, znaczy, pracowałam przez ileś lat w tym systemie i to jest koszmar, to jest po prostu koszmar. I, a co lepsze, to jest w ogóle niewydajny, znaczy, to jest, to, to jest fikcja i świat kapitalistyczny w wielu miejscach działa na tym, że przez te 8 godzin trzeba udawać, że się pracuje. Nie ma tyle pracy do zrobienia, tak? I, I to, to, to jest. Yy, yy, Tutaj w ogóle dotykamy tego tematu też praw człowieka, które są bardzo związane z tematami klimatycznymi i z tym, że jedno to wykorzystujemy naturę do granic możliwości, a dwa to samo robimy z ludźmi. I ten kryzys psychiczny, który dzisiaj mamy wśród, w społeczeństwie, no też z czegoś wynika, on się nie wziął znikąd. Także wydaje mi się, że dla młodego pokolenia to jest rzecz oczywista. A starsze pokolenie może mniej, ale to dlatego młode pokolenie musi wejść do rządu i zmieniać ten świat i zmieniać to, jak funkcjonujemy. A reszta przyzwyczai się do tego. Jeżeli jesteś w pracy, w której osoby wychodzą o normalnej godzinie do domu i pracują tyle, ile trzeba, a nie nadto, to reszta się przyzwyczai i też to weźmie, ale musi mieć dobre wzorce. No, przypomnę, że w Polsce rewolucją ogromną było i cały czas kontestowaną, i niektóre partie chcą to odwrócić był zakaz handlu w niedzielę. No cóż, no, po prostu można nie chodzić na zakupy w niedzielę, chociaż wiem, że pewnie dla osób, które pracują bardzo dużo, no to jest problematyczne, tak? Ale, ale można się do tego przyzwyczaić. Kolejne pytanie z kategorii bezpieczeństwa ekonomiczne. Państwo powinno skupić się na budowie łatwo dostępnych mieszkań na wynajem. Super postulat. Uważam, że partia, która by go potrafiła zrealizować, nie <laughs> w Polsce. I jak się okazuje, są super trudne do zrealizowania. Lewica miała konwencję nawet w Wiedniu mówiącą o tym, jak budować więcej mieszkań. Przypomnę, to szczególnie dybytantom, że 8 lat temu, jak zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość i wtedy wprowadziło program 500+, plus, i dużo osób mówiło, że to się nie uda, udało się i wydawało się, że kolejnym takim, takim przypieczętowaniem rządów prawicy na lata w Polsce będzie ich program Mieszkanie+. Plus. Że PiSowi, tak jak się udało zrobić 500+, plus, tak samo uda się zbudować mnóstwo mieszkań, no i to już się nie udało. Jak w większości partii politycznych w Polsce, czy w zasadzie wszystkim, bo chyba tylko w Peru budowano mnóstwo mieszkań, z pomocą państwa, no potem to już jednak większość deweloperzy. No zgadzam się, tylko trudne. Mi się zdaje, że tu warto zaznaczyć i tu świetnie na tym przykładzie można pokazać, jak są kryzysy powiązane. Mm. Mamy kryzys inflacji co spowodowało, że nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku, co spowodowało że osoby, które mają bardzo duży <noise> majątek i kupują mieszkania za gotówkę. I ten kryzys mieszkaniowy i wynajmu rośnie. Tak? I to nie są rzeczy oddzielne, tylko bardzo połączone. To, czego wciąż się nie doczekaliśmy, to opodatkowania kolejnych mieszkań. Tak? No i to jest absurd i, i nie można patrzeć... Be, to też po pokoleniu podatek katastralny, czyli właśnie od tego majątku, to oni są wtedy wszyscy... Nie, Ale przynajmniej, ja tylko, przynajmniej od piątego ja mieszkania Mieszkania. Ale no są, są osoby, które po prostu zbijają kasę na tym, żeby, że kupują kolejne mieszkania, mają kasę za to, że wynajmują mieszkania i to się wszystko powiększa, ale kosztem tego, że inni nie są w stanie połączyć końca z końcem. I musimy na to patrzeć całościowo, a nie tak wycinkowo. Bo na tych zbudujemy mnóstwo mieszkań, ale znowu wciąż będzie grupa osób, które się utrzymuje tylko z wynajmu mieszkań, no to nigdzie nie dojdziemy. Hmm, pozdrawiam właścicielka mojego mieszkania, które ma kilka mieszkań w Warszawie i Londynie. Eee... Z naszego ale badania... chyba nie słucha. Z naszego badania też wynika, że młodzi są raczej przeciwnikami transferów społecznych 500. plus hmm. Są na przykład za obniżeniem podatków, które jest bardzo kontro kontrowersyjnym tematem teraz. Aczkolwiek też są takim pokoleniem bardzo pragmatycznym, które chce rozmawiać o konkretach, które jak widzi gdzieś jakby swój własny interes, jakby nie widzi powodu, dla którego miałoby tego nie zrobić. I wydaje mi się, że to też jest tak z tymi mieszkaniami, że z jednej strony są bardzo idealistyczni, że transfery społeczne nie, a z drugiej strony jakby jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że te mieszkania są po prostu potrzebne. No, są potrzebne i będą coraz bardziej potrzebne, tym bardziej, że no nie chcielibyśmy powielać tego wzoru w zachodniej Europy, że mieszkasz z rodzicami do 35 roku życia, bo cię nie stać na wynajęcie mieszkania, no, a wynajem w Warszawie to są już absurdalne kwoty, mieszkanie za 5-6 tysięcy złotych, 2-3 pokojowe, to... to... Tak, to się po prostu y, dzieje. Ale też a propos jeszcze Waszego badania, do c 23, to jest jednak ciekawe, że Konfederacja, przynajmniej jakiś czas temu jeszcze nie wiem, jak to teraz wygląda zbija dość duży kapitał polityczny na mówieniu o niskich podatkach y, i tym, że y, nie musisz tak liczyć na państwo, licz na siebie. I to przemawiało do młodych wyborców, szczególnie do młodych mężczyzn. Wydaje się mi, że to może być połączone z tym, że każdy z nas chce móc się utrzymać. Po prostu stać, żeby cię było stać na życie, i konfederacja, w czym jest dobra, to jest komunikacji. I ona mhm. ma prosty przekaz. Była, bo to już chyba Była, siawa. może tak, mhm. ale to, co chcę powiedzieć, to, że właśnie to wszystko jest powiązane i przez to, że mm, też nie ma tej edukacji, jak te rzeczy są powiązane, że niskie podatki nie powodują niskiego życia. To i kto na tym zyskuje, zazwyczaj najbogatsi, tak? I y, tanie życie, to jest tanie życie, kiedy możesz pójść do lekarza za darmo i szybko, kiedy nie chorujesz, bo nie ma smogu w mieście i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest kwestia tego, ile koniecznie y, te podatki, tak? I, mm -hmm. I wydaje mi się, że to też młodsze pokolenie nie dostało tej edukacji i samo jeszcze nie doświadczyło tego życia, więc trochę tego nie wie i może się nabrać na to, co mówi Konfederacja i co gorsza się zawiedzie, bo no właśnie, bo to wcale nie będzie taniego życia. Konfederacja też bardzo dobrze uderza w wartości, które nam wyszły w badaniu, które są najważniejsze dla młodych mężczyzn, czyli pokój, honor, ojczyzna. Mhm. I oni faktycznie potrafią na to odpowiedzieć. Ehm, aczkolwiek z tymi niskimi podatkami też jest tak, że wydaje mi się, że młodzi nie widzą powiązania między niskimi podatkami a tym, że potem jednak. Chcą i są zwolennikami właśnie szybkiego, bezpłatnego lekarza na NFZ. Mm, czy, usług publicznych, które tak, są na wysokim poziomie. Tak, tak. Mm. Aczkolwiek u kobiet, tam 39% kobiet, jeszcze w czerwcu, bo badanie było przeprowadzone w czerwcu, teraz na pewno te liczby się zmieniły, nie wiedziały, na kogo chcą głosować, i stąd też bardzo ważne są te wszystkie inicjatywy, które. Ostatnio powstały i które zdobyły taką ogromną medialność typu Fundacja SPS, typu Kobiety na Wybory, Dziewczyny do Polityki, Wschód też między innymi. Mm -hmm. Super spot, może jeszcze do niego przejdziemy za chwilę. No, i jeszcze trzy pytania nam zostały. Ostatnie z kategorii bezpieczeństwo ekonomiczne. Najmniej zarabiający obywatele powinni płacić jeszcze niższe podatki niż obecnie. No, ja bym to trochę rozszerzył, bo pewnie nie chodzi o same podatki per se, czyli nie o sam podatek dochodowy, ale też o składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dyskusyjne pytanie, na pewno dla części osób, bo te podatki dla najmniej zarabiających są już dość niskie, bo mamy Niską, mamy wysoką kwotę wolną od podatku. Ale no. widzisz, ty to mówisz jako specjalista, który zna bardzo mm -hmm. duży kontekst. Dla osoby, która nie siedzi w tym, to jest uproszczenie, może brakuje trochę kontekstu, czy coś, ale raczej pokazanie jakiejś idei, mm -hmm, prawda, a nie mm -hmm, stricte mm -hmm. rozwiązań. No ja bym tutaj jeszcze dodał drugą część tego zdania, a najlepiej zarabiający powinni płacić wyższe podatki. Jasne, i właśnie I wtedy w drugą doprowadzi do tej progresywności. Tak. E, no i też chyba, ale to bardziej już zadanie dla edukatorów i w ogóle dla Następnego rządu, jeżeli się zmieni, to żeby jednak trochę edukować i odczarować to pojęcie tego złego ZUS-u. Bo to, że płacimy te składki do Zakładu ubezpieczeń społecznych, one powodują, że z jednej strony dostajemy później na starość emerytury, tak. e, no a z drugiej strony płacimy składki na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, czy do Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, po to, żeby wchodzić y, do lekarza. To jest czegoś finansowane i gdyby tak sprywatyzować ochronę zdrowia, jak chciałaby Konfederacja, i każdy dostałby 4000 zł rocznie na wizytę u lekarza, to polecam się sprawdzić, ile kosztowałaby jedna wizyta. U lekarza, ja byłem prywatnie u lekarza z rozwalonym palcem, zapłaciłem 1000 zł za opatrzenie palca. Więc pozdrawiam, gdyby ktoś chciał naprawdę się leczyć w ten sposób. Prosty zabieg, to jest tak. pewnie z 10 tysięcy złotych, a poważna operacja dużo, dużo A e, jeszcze więcej. co jeszcze, co innego przewlekły chorobę, tak. Tak. No dobra, zostało nam dwa pytania, kategoria zdrowie. Po pierwsze, w każdej szkole powinien być psycholog dostępny dla uczniów codziennie. Tak, o ile, o ile wystarczy tych psychologów, oczywiście. No i ostatnie pytanie. Obowiązujące prawo powinno dopuszczać więcej sytuacji, w których można dokonać aborcji. Na no temat aborcji no, pojawił się w polskiej debacie publicznej ponownie ze sprawą wyroku Pseudotrybunału Konstytucyjnego i już chyba z nami zostanie. E, no cóż. No i dostajemy wynik i już wiemy, na kogo zagłosować. <laughs> to widać pewnie w, w boku, z boku w kadrze, na kogo ja powinienem zagłosować. Nie zagłosuję, tak? Mam już swoją kandydatkę, na którą chcę głosować. No i co? Jak się zobaczy ten wynik, to potem chyba trzeba poszukać tego konkretnego kandydata. Najlepiej kandydatki, dokładnie. To też jest właśnie ważne. Mam wrażenie, że młodym, na przykład teraz na Instagramie czy TikToku Pokazuje się, na jaką partię można głosować, ale potem już nie mówi się nic o tym, że musisz jeszcze sobie dobrać kandydata, który Ci pasuje. Tak samo jest wiele poradników o tym, jak y, zmienić miejsce głosowania. Mhm. Y, taki bardzo tech, wiele technikali, ale nie pokazuje się młodym konkretnie, na przykład jak będzie wyglądała karta do głosowania. Nie ma konkretów. Mówi się trochę o tym głosowaniu, jak to by było takie mistyczne zwierzę o którym się uczymy bardzo teoretycznie i to też tylko jeżeli chcemy, a brakuje trochę w internecie tej praktyki dla młodych. Jak to faktycznie wygląda? Jak, jakby, co zastaniesz, jak pójdziesz zagłosować? Mhm. Tak, dlatego wydaje mi się, że to właśnie chodzenie razem może być mega pomocne i takie budujące, bo no właśnie, bo to jest takie coś dziwnego, a z drugiej strony, przez to, że jest taka no, dużo szumu dookoła wyboru, co jest dobre, ale jest też presja, prawda? A na przykład przed maturą robimy 100 tysięcy tych arkuszy maturalnych i już znamy na pamięć, jak to wygląda, ale pierwszy raz, jak go dostaniemy, to jednak jest stres. Jak to zrobić, jak to wypełnić, jak to działa? No i to chyba fajnie jest iść z drugą osobą, czy z większą grupą, no bo mam jeszcze to nieszczęsne referendum, i pewnie wiele osób nie będzie chciało brać udziału w referendum, i to może trochę tak w tak. grupie będzie raźniej powiedzieć nie, nie, ja tylko poproszę A... o kartę, żeby zagłosować w wyborach do Parlamentu i dosejmuj do Senatu, ale już nie chcę karty referendalnej i Cóż proszę tam podkreślić. Bo to co, to, co wiemy teraz, to że z automatu dostaje się dwie karty. Mhm. Jeżeli już weźmiemy do ręki, tu już jesteśmy w, w, tym, w tej puli frekwencji. Także przed tym, że jak odbierzemy ten papier, to już musimy powiedzieć nie, co wymaga bardzo dużego refleksu i takiej wiedzy, że to w ten sposób działa. Dostajemy hmm. chyba trzy karty do Sejmu, do Senatu i referendum. Tak, ale wszystko tak. na raz. Tak, tak, tak. Tak. I Nikt się nie ciebie nie zapyta, czy chcesz, czy nie, tylko ty musisz być, już wiedzieć, że nie chcesz, i to szybko wypowiedzieć. Yy, także to może być trochę stresujące, ale z drugiej strony pojawiały się takie głosy, wydaje mi się, że to jest ważne, że to wybory są tym referendum, prawda? I jeżeli dobrze wybierzemy, to, to o to się nie musimy martwić. I wydaje mi się, że też po zagłosować, jest najważniejsze. Jeżeli coś tam się pomyli z tym referendum, no, no już trudno trochę, tak? Ale najważniejsze by po prostu pójść. Pojawił się tutaj na samym początku naszej rozmowy temat czatu GPT. Mm -hmm. Czy on mógłby nam pomóc? No Wpisałem sobie tutaj w czacie GPT w wersji płatnej, żeby nie było, więc okay, po, po, okay, powinna okay, być trochę mowy. lepsza, bo to, bo, bo to nowsza 4.0 podłączona też do internetu, więc mogąca przeglądać aktualne informacje, a nie tylko te do 2021 yes. roku. Napisałem: Chcę zagłosować w wyborach do Sejmu w Warszawie na kandydatkę mówiącą dużo o klimacie, zaproponuj trzy nazwiska. Trzeci zawiesił się. Więc, <laughs> nie, nie, nie. Chyba jednak, oh. chyba jednak, czat GPT nam. W tym nie pomoże. Chyba trzeba wykonać te prace samodzielnie. No, nie jest to też jakieś super trudne. No. Można sobie poprzeglądać, kto jest na listach. Przede wszystkim popytać znajomych, którzy się tymi, tymi tematami tak. bardziej interesują. Jest też mnóstwo profili na Instagramie, na Facebooku. No, na Facebooku to już w Wasze pokolenie w ogóle nie zagląda, nie wiecie, co to jest, ale na Instagramie i na TikToku, gdzie się, gdzie się dużo o tym mówi. A powiedzcie, próbowałeś też korzystać, a próbowałaś korzystać też z innych narzędzi, bo w zasadzie to taki klimatyczny mamy jeszcze jeden, mamy jeszcze z WWF-u takie narzędzie też pomocne przy wyborze, na kogo chcemy głosować. Jakoś sobie to rankingowaliście albo porównywaliście te narzędzia, jak stworzyliście własne? Nie, nie. Mhm. Nasze jest jakby stricte na podstawie tego, co wyszło najważniejsze w badaniu. Jasne. Aczkolwiek też to jest ciekawe, ja pytałam sztuczną inteligencję na Snapchacie tam o. jest taki doradca, tak. na kogo powinnam zagłosować, i absolutnie wymyślał mi kandydatów i partie, które nie istnieją. Okay. <grym> Czy mi się wydaje, że to są super rzeczy, że pod te klimatyczne można wybrać partie, ale przez to, że ym, jednak te wybory i ta kampania nie jest skupiona w ogóle na klimacie, no to to i tak jest takie bardzo, prawda, no, gdyby to było najważniejszy temat każdej partii politycznej, to miałoby to sens, ale przez to, że to jest temat jakiś tam ósmy, dziesiąty, mm -hmm. czy któryś na końcu, to, to i tak to nie jest, to, co jest najważniejsze, wydaje mi się, że to, jaką mamy debatę publiczną, jak będziemy rozliczać rządzących i tak dalej, to jest najważniejsze, to jest to, co możemy zmienić. No, po prostu te programy są dosyć nie bardzo rozbudowane, nie ma w ogóle tematu rzek. Odra nagle zeszła na jakby już nie ma tematu, nikt tak, nie został rozliczony. Nie ma tematu różnorodności. Nie ma tematów bioróżnorodności i lasy tak są wycinane. Tak, mm. także to jest nasza kondycja dzisiejszego, dzisiejszej debaty. Aczkolwiek też uważam, że te. Tematy powoli przebijają się do debaty publicznej, dlatego że, na przykład, lewica ma teraz swój fundusz kruszenia betonu. Morawie, premier Morawiecki, w chyba Piotrkowie Trybunalskim, też rozmawiał o tym, że trzeba zazieleniać osiedla i miasta. Także, także gdzieś tam zaczyna to być ważny temat. No tak, i w 100 postulatach na 100 dni Koalicji Obywatelskiej też są tematy klimatyczno- środowiskowe. Tak, Zresztą chociaż... Szymona Hołowni i w trzeciej drodze też. tak samo. Ale to, co to, to, to warto zauważyć, że w koalicji to raczej to wynika z tego, że tam są partia zielonych, a mhm. na ile oni będą potem mieli wpływ na to, co się dzieje, a dwa, że Szymon Hołownia był bardziej zielony przy wyborach prezydenckich, a teraz jest mniej. Więc patrząc na taki szerszy mhm. kontekst, to może nie jest tak świetnie, jakby się wydawało, a to, to, że premier mówi o zielonych osiedlach na kilka dni przed wyborami, ale przez całe swoje rządy nic nie udowodnił, to widzimy, że to jest tylko znowu po prostu bardziej manipulacja niż rzeczywiście jakieś obietnice. Ach, sulejka, musiała ten zdrowy rozsądek tutaj do tego dodać. No słuchaj, ja wiesz, że zieloni będą w tym nowym rządzie, jeżeli rzeczywiście taki będzie wynik wyborów. Szanse na to są. Jaka. Myślę, że optymizm jakiś się pojawił po marszu i też widać jakąś taką zmianę trochę trendów w sondażach. Chat GPT się odblokował i napisał, to, no w ogóle odpowiedział mi po angielsku, to ciekawe, ale napisał, że no niestety przejrzał wszystko i nie ma takich konkretnych informacji, żeby wskazać tych kandydatów, ale dał pięć porad i w sumie można się z tym zgodzić. Trochę taki wujek dobra rada, on jest w tym świetny. Czymajcie. Sprawdźcie sobie strony internetowe partii politycznych i poczytajcie, co tam mówią. Sprawdźcie też stronę internetową i social media konkretnych kandydatów. Przeglądajcie media lokalne, o właśnie, media lokalne, super ważne. Debaty przed wyborami. No, i zajrzyjcie jeszcze, co organizacje pozarządowe mówią przed wyborami. No, tutaj się trudno nie zgodzić, więc to wszystko można poradzić. Chciałem jeszcze z Wami porozmawiać chwilę o kobietach w tych wyborach. No, kobiety jest więcej niż mężczyzn to truizm. Super, żeby wszystkie panie kobiety poszły na wybory. Super spot, cicho już byłyśmy, wschodu. Naprawdę ogromne brawa, byłem pod wielkim wrażeniem roboty Dominiki, Wiktorii, Ani i całej ekipy wschodu. Świetnie się to rozeszło w social mediach i nie tylko w social mediach. W faktach, bo był dwa dni z rzędu, ten spot gdzieś tam we fragmentach pokazany. Wszystkie media się o tym rozpisywały. Naprawdę ekstra robota, chyba nikomu nie trzeba już o nim mówić, bo wszyscy go widzieli, pewnie nawet ze Dwa razy. Tak, no, my jako inicjatywa jesteśmy mega, super y, zajarani tym, i że to organicznie się tak rozeszło. To nie są, y, prawda, sponsorowane jakieś te y, posty czy coś tam. Mm -hmm. y, ponad 12 milionów wyświetleń, także to jest wielkie wow, i y, ja swoje bańce widzę, że osoby na co dzień. Nie udostępniają takich treści, to zrobiły, ale dlaczego ten spot jest taki mocny? Bo on jest po prostu autentyczny, on jest prawdziwy. Tam są po prostu wypowiedzi polityków, które naprawdę padły i pokazane kobiety. W ich codziennym życiu i w tym, jakie są samotne w tym, jak ich nikt nie pomaga, nikt nie rozumie, nikt z nimi nie rozmawia. Teraz, jak chodzę pośród mieściu, to po prostu wszyscy mi dają ulotki nagle jestem w centrum zainteresowania. A na co dzień, na co dzień nic, mm. nic z tego nie ma. I dlatego Inicjatywa Wschód pojechała teraz w Polskę, żeby rozmawiać z kobietami. Nie wciskać im, że one mają coś robić, to, tamto się, to, wam to. Owam, to. Po prostu porozmawiać, posłuchać siebie nawzajem, y, zobaczyć, jak możemy walczyć o lepsze, codzienne życie. I jednym z tych rzeczy jest właśnie pójście na wybory, mimo tego, że jest, no właśnie, poczucie, że to się nic nie zmieni, ale nie. Może się zmienić i my, jako inicjatywa, chcemy dać tą nadzieję i wiele innych organizacji i rzeczy działa w, ten, w tą stronę i, i wydaje mi się, że, że to jest możliwe i, i tak. Często kobiety w polityce. Przynajmniej mam wrażenie, że teraz w trakcie tej kampanii są rozważane w dwóch kwestiach. Jeden to jest kwestia aborcji, tego czy będą mogły urodzić dziecko, jeżeli będą chciały lub nie. A druga kwestia to są właśnie transfery społeczne typu 500. Politycy zapominają o tym, że kobiety też są jakby ludźmi, też chodzą do pracy, potrzebują żłobków dla swoich dzieci, potrzebują dobrego transportu publicznego, żeby się szybko dostać z jednego miejsca do drugiego. Na przykład odwożą dziecko do przedszkola gdzieś tam przed pracą i muszą się dostać do pracy. I to są tematy zupełnie pomijane w tej chwili. No, niestety, a, a jeszcze patrząc na drugą stronę wyborów i na to, ile kobiet startuje, jakie mają miejsce, jaki mają dostęp do mediów, jakie macie wrażenie? Złe. Złe? <laughs> tak, no czy, bo porównując sobie ostatnie lata i wybory, to tylko o kilka nie punktów, tylko tych setnych procentowych mm. wzrosła proporcja kandydatek i kandydatów, czyli bardzo mały progres. Dwa, te miejsca często są niskie. Trzy. Yy, Marszmila na serc, główna scena. Yy. Oj, musiało to paść. Musiało. Ale w tym busie to już było dużo wypowiedzi kobiet. I o to chodzi. Znaczy, że niestety jest tak, że zazwyczaj mężczyźni sami nie ustąpią. My musimy po prostu tam pójść i sobie wziąć to miejsce. Mhm. Yy. I, I tak jest też z tymi wyborami. My musimy pójść i sobie to wziąć. I po prostu zagłosować na te kobiety? Nikt nam tego nie odda. Mhm. Ale I... a propos tego marszu i tych pierwszych wystąpień, bo potem już były kobiety faktycznie, to nie było takie trudne, żeby to zorganizować, bo przewodnicząca inicjatywy polskiej Barbara Nowacka, współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska. Wystarczyło je tam zaprosić na scenę. To nie jest tak, że kobiet nie ma w polityce, także na tych Oczywiście. najwyższych stanowiskach w partiach. No, lewica ma chyba taki ogólnie problem, że ma dwóch współliderów, a nie ma współliderki, tak. ale to się może gdzieś tam zmienić. Plus, to co widziałam, i niestety to też y, pokazuje, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo. Adrian Zamberg występuje na moim plakacie z, z kandydatką, i jak ja to rozumiem, to jest okej, okay. No to, żeby zagłosować na kandydatkę, musi się pojawić tam mężczyzna, żeby mm -hmm. zrobić to, że to jednak prawda, jest sens i musi być ten męski głos, który to wspiera. Czyli to, to pokazuje w ogóle, gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo, ale to raczej. Chodzi o męskich wyborców. Kobiety wiedzą, że najlepiej głosować na kobiety, bo jako kobieta wiesz, że jeżeli często w twojej rodzinie pojawia się sytuacja, ktoś jest chory, nie ma, e, państwo ci nie pomoże, to kobieta będzie siedzieć się zajmować tym dzieckiem, babcią, kimkolwiek. Tak? No i wszystko zorganizuje. I wszystko zorganizuje. Hmm. I cała ta praca, której państwo nie bierze na siebie, spada na kobiety. I więc my musimy wejść do tego państwa i zmienić to państwo, bo inaczej. Bo dla mężczyzn to jest ok, dla nich oni tego nie widzą często, tak? I, i nie widzą tego, że ta praca nie, nie znika tak magicznie, bo kobieta to robi za darmo, od rana do nocy, i wszystko sobie ogarnia. Ale to, co mi się bardzo podoba, i tutaj duży plusik dla lewicy, to że Magdalena Biajc startuje do Senatu. Tak. I z jednej strony super, że tutaj kobieta kolejna, bo też mogło, że taki błońska w innym tak. okręgu senackim, warszawskim, czy Małgosia. Pamiętamy ją z wyborów prezydenckich 2020, ale też to, że może też ta tak zwana Izba Refleksji się tam trochę odmłodzi, to też by się bardzo przydało i też trochę takiej nowej energii. Tak, to, co w wydaje mi się, że możemy jeszcze wrócić, to przy tym wybieraniu kandydata y, do wyborów bardzo mówimy mało o Senacie, tylko mówimy hmm. o Sejmie i że ktoś może być zaskoczony. No już ja <laughs> w Senacie kró krótka piłka, bo mamy ten pakt senacki, więc nie za bardzo jest. Y, 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 nie, nie trzeba się długo zastanawiać. Tak, ale chodzi mi o to taką całościowe doświadczenie osoby głosującej, mm -hmm. prawda? Że ono jest wiele elementów i czasem się skupiałam tylko na jednym, a że to przeszło łatwo, gładko i przyjemnie, to musimy rozumieć cały kontekst. Mm -hmm. Jeszcze pakt senacki dodajmy tylko dla osób, które może nie wiedzą, co to jest Pakt senacki. E, to jest e, wspólne ustalenia wszystkich partii opozycji demokratycznej, żeby nie wystawiać kontrkandydatów do tych, którzy zostali wspólnie ustaleni. Czyli Jeżeli startuje Magdalena Bijad, która jest e, z lewicy, no to koalicja już w tym samym okręgu nie wystawia swojego kontrkandydata. Data, bo do Senatu mamy okręgi jednomandatowe, czyli gdyby było na przykład dwoje czy troje kandydatów z różnych partii opozycyjnych, no to wtedy oni by sobie sami odbierali głosy, a zyskiwała na tym największa partia startująca, no czyli w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość. Czy coś jeszcze chcemy dodać na koniec tej rozmowy? Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale może Wy coś jeszcze chcecie powiedzieć? Ja mogę dodać, że półtora miliona młodych wyborców. To jest grupa, która teoretycznie może przeważyć wynik tych wyborów. To jest ważna grupa. To jest taka grupa, która gdyby stworzyła swoją jakąś wymyśloną partię i wszyscy by na nią zagłosowali, to przekroczyliby próg wyborczy i zdobyli ponad 20 mandatów. Mhm. Więc... A też uważam, że to jest grupa często po prostu pomijana w polityce. Nikt za bardzo się nimi nie przyjmuje. Częściej jednak te wszystkie postulaty są skierowane do emerytów. Oczywiście też słusznie, Aczkolwiek uważam, że trochę kosztem debiutantów i najmłodszych. Dodając do tego, to dzisiaj w sumie 185 posłów i posłanek powyżej 60 roku życia. Te osoby nie rozumieją młodych. One mhm. często są bardzo długo w polityce, Odderwane od życia. Dzisiaj y, na listach możemy zobaczyć osoby, które na co dzień działają, pielęgniarki, osoby zaangażowane, mające pomysły. I wbierzmy te osoby, które znają, wiedzą, czym jest życie dzisiaj w Polsce i one je zmienią. Y, i, a te osoby, które już się swoje zrobiły, mogą, mogą spokojnie odejść na emeryturę. Usłyszałam też od kogoś komentarz, że w kompasie młodych zabrakło pytania o górny wiek polityka. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawy temat. No, tak, bez agezmu, ale rzeczywiście ten temat się pojawia w debacie publicznej, także amerykańskiej. Tam teraz było kilka takich tematów, kilku polityków, o których się głośno mówiło, czy oni powinni jeszcze nadal reprezentować swoich wyborców. No i to też się pojawia w kontekście kampanii reelekcyjnej Joe Bidena. Zresztą Donald Trump też jest niewiele, niewiele młodszy, więc ten temat się pojawia. Słuchajcie, musimy już kończyć, więc na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie, a w zasadzie porada od Was. Jeżeli ktoś jest naprawdę nie Niezdecydowanej mówi, a ja to lewam, wolę w ten weekend pojechać na działkę, chociaż chyba będzie chłodno, ale, ale porobić coś innego. No jak? Czym przemówić? No jeszcze raz. Moim zdaniem to się odwołać do tego, co właśnie ma robić na tej działce. Jeżeli pochać na działkę, to mówisz, hej, a za y, kilka lat chcesz płacić pięć razy więcej, żeby dojechać na tą działkę? Albo za pięć lat to na tej działce to ci nic nie wyrośnie, bo będzie taka susza, nie, się nie zajmuje wodą, zanieczyszczenie i tak dalej. Odwoła się do tego życia codziennego, odwoła się do tego, co ta osoba chce robić w tym samym momencie, co mogłaby głosować. I jak... Brak zmiany spowoduje tylko, że te wszystkie katastrofy się na siebie nałożą i, i będziemy w słabej sytuacji. Ja też uważam, że trzeba rozmawiać, bo najczęściej ludzie ufają swojej najbliższej rodzinie i przyjaciołom, a nie komuś z telewizji. Sophie Pack, współautorka badania Debiutanci 23. Zulejka Nowicka, aktywistka z inicjatywy Wschód. z Zulejka, w ogóle muszę dzisiaj wziąć numer w telefonu. Jak będę miał jakieś takie trudne sytuacje, będę cię dzwonił, bo masz tak świetne odpowiedzi, które wyrzucasz tak z rękawa, Naprawdę ekstra. Bardzo polecamy też wszystkim. Kompas młodych, można z niego jeszcze skorzystać. Jest prawie cały tydzień. Rozsyłajcie go też znajomym, żeby, żeby mogli z niego korzystać. No i co? Widzimy się przy urnach w niedzielę, a w poniedziałek zobaczymy, w jakich nastrojach się obudzimy może jeszcze nie w poniedziałek, może we wtorek. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za rozmowę, a ten, pod, ten podcast powstał we współpracy z autorami Badania Debitanci 23 i narzędzia Kompas Młodych. Dziękujemy. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedIn'ie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.